Jan Nowak-Jeziorański. Wojenny emisariusz podziemnego państwa polskiego. Łącznik między okupowaną Warszawą a rządem RP na uchodźstwie. Nielegalnie przekraczał granice ogarniętej wojną Europy, by o Polsce rozmawiać z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem. Trasa jego misji kurierskich to razem 20 tysięcy kilometrów, przemierzonych lądem, powietrzem i wodą. Urodził się jako Zdzisław Jeziorański. Ten chłopak w mundurze harcerskim jeszcze wtedy nie wiedział, że stanie się Janem Józefem Jeziorańskim, żołnierzem Armii Krajowej, słynnym kurierem z Warszawy. A po wojnie głosem i szefem rozgłośni polskiej radia Wolna Europa, którego misją stało się wprowadzenie Polski do NATO. U schyłku życia jego wielkim celem stało się przekonanie rodaków, że ojczyzna musi dołączyć do Unii Europejskiej. Miał 4 lata, kiedy Polska po ponad wieku zaborów stała się niepodległa. Studia ekonomiczne wybrał, aby wolną Polskę dźwignąć z niebytu. Miał być naukowcem, pisać doktorat, ale liczył sobie zaledwie 25 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Został żołnierzem podziemnej armii, kolportował ulotki, jeździł po świecie i przekazywał informacje o życiu pod niemiecką okupacją. Z zagranicy zaś przywoził rozkazy i decyzje dla dowództwa Armii Krajowej. Po ostatniej misji już nie wrócił. Nie chciał żyć w Polsce podporządkowanej Związkowi Radzieckiemu. Jako emigrant mieszkał w Londynie, Monachium, Austrii i USA. W czasie powstania warszawskiego powiedział do Jadwigi Wolskiej, łączniczki AK o pseudonimie Greta: pobierzmy się teraz, póki są jeszcze jakieś ocalałe kościoły i księża. Małżeństwem stali się 7 września 1944 roku. Przeżyli razem 55 lat. Greta zmarła w USA. Jeziorański pochował ją w Krakowie. Szefem rozgłośni polskiej radia Wolna Europa był 24 lata. Na falach eteru, mimo zagłuszania przez PRL-owskie władze, obnażał nieprawości komunistycznego reżimu. Informował o wydarzeniach marca 68, interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, krwawym grudniu 70 na Wybrzeżu. Prezydenci Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton. To z nimi Jeziorański jako konsultant Rady do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i lobbysta polskich spraw spotykał się po przeprowadzce do USA. A kiedy 30 kwietnia 1998 roku amerykańscy senatorowie zagłosowali za Polską w NATO, Jeziorański uznał, że to najszczęśliwszy dzień jego życia. Nazajutrz przystąpił do wypełnienia kolejnej misji – członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jego marzenie ziściło się 1 maja 2004 roku. 8 miesięcy później kurier z Warszawy zmarł. Jan Nowak-Jeziorański sporządził testament, w którym przekazał swoje archiwum i gromadzone przez całe życie zbiory Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich. Ma tam swój gabinet z kolekcją rękopisów i archiwaliów wojennych. Pamiątki z wypraw kurierskich, depesze, protokoły, dokumenty konspiracyjne oraz cenne fotografie z powstania warszawskiego, które w mikrofilmach przemycał podczas ostatniej misji kurierskiej do Londynu. Tu też są jego odznaczenia i nagrody, m.in. Order Orła Białego, Virtuti Militari, Krzyż Walecznych oraz amerykańskie odznaczenie cywilne Prezydencki Medal Wolności.